Przed chwilą sprzątałam w swoim pokoju i się zastanawiam, czy tą półkę przenieść tam na stronę tego stolika, ten stolik dać ewentualnie tutaj, ale nie wiem, w sumie, bo tam jest gniazdko, nie wiem, jak to wyjdzie. Dobra, zobaczę. Fajnie jest ten koszyczek, bądź tak, wiecie, na półkę. Okazało się, że nie znam własnego pokoju, bo tu jednak nie ma gniazdka za tą toaletką, a myślałam, że jest. Piosenka, którą kiedyś tak bardzo, bardzo wałkowałam, tak w kółko dosłownie, to było Mac Miller Self Care. I zaraz będzie lecieć. It's not surprise, though. Ja tak patrzę w okno, a tam jakiś gość pod moim oknem i akurat poszedł, jak spojrzałam. Wszystko jest przeciwko mnie, wszystko. I wiecie, chciałam wsunąć ten biały stolik, tam w róg, ale się nie mieści, bo... Czekajcie, pokażę. Chciałam go wsunąć tutaj w ten sposób, ale nie mieści się, bo jest grzejnik, więc muszę tą półkę zamiast pionowo postawić poziomo. Ten stolik dam tutaj po prostu na ten projektor gwiazd. Spoko. Tak się zastanawiam, czy tą świeczkę mogę już wywalić, czy ona jeszcze będzie się świecić. Spróbujemy ją zapalić. Ale z tego co pamiętam, to ona już tak średnio ciągnie. Wiesz, że w ogóle na zapalniczce możecie sobie regulować ogień? O, widzicie? Taki mega mały. Teraz taki. Przesuwa się tym. Pewnie wszyscy to wiedzieli, tylko ja to odkryłam niedawno. O, świeci jeszcze. I z tego co pamiętam, to już nie świeciło w ogóle. Ale zaraz zgaśnie. Już widzę, że gaśnie. No już. Już zgasło. No, tak właśnie mi się coś kojarzyło, że ona już tak średnio. Średnio. Opowiem wam coś. Wczoraj, nie? Idę spać. Ja jestem z tych osób, które raczej później chodzą spać. Dzisiaj miałam na 9 lekcję, nie? Staram się iść spać. Mówię, dobra, bo będę żałować, że poszłam, że znowu nie poszłam spać. I nagle mnie tak zaczyna coś bardzo boleć, nie? Brzuch. I ja mówię, o kurde, nie? Co jest grane? Taki skurcz, taki mocny skurcz. I mówię, dobra, zaraz przejdzie, nie? Ja mam dosyć wysoki próg bólu, więc też nie wyolbrzymiałam. Ale potem już bolało tak, że się nie dało wytrzymać. No i potem puściło, poszłam spać i budzę się, nie? Takie uczucie, jak wiecie, jak na przykład chce wam się wymiotować, nie? To was tak tutaj ściska, nie? Że chcecie, a nie możecie. Albo nie macie czym. No i ja miałam takie uczucie, że mnie tak cisnęło tu strasznie. Przed tym brzuch, teraz mi się chce wymiotować. Coś jest nie tak, nie? Taka szybka analiza. O tej 3 rano, wiecie, zmęczeni, wszystko was boli. Ja zamykam oczy, a tam karuzela. Wiecie, nie dość, że chce wam się spać, oczy wam się same zamykają ze zmęczenia. To jeszcze nie możecie, bo jeszcze bardziej wam się nasila to, nie? Bo wam się kręci w głowie, więc bardziej chce wam się wymiotować. I zrobiłam taką analizę szybką, że czy ja coś jadłam takiego, nie? Co mi mogło zaszkodzić. I najlepsze jest to, że nie. I nie wiem, czemu tak się stało. Nie poszłam do szkoły. Nie było szans. I jak się potem okazało, dobrze, że nie poszłam. No, ale już jest trochę lepiej teraz. Ale to może ze stresu było. Nie poszłam do szkoły, więc się zastanawiam, co mogę robić, nie? Tam nie wiem, czy widzicie, ale poukładałam w szafie. Posprzątałam cały pokój. Teraz jeszcze się po przemeblowaniu pobawiłam. I mówię, że chciałabym nagrać sobie filmik, nie? Bo wczoraj się tak w nocy Wczoraj w nocy, koło 22, naoglądałam filmików różnych na YouTubie i mówię, o, muszę coś nagrać, nie? I moje postanowienie jest takie, żeby nagrywać dużo więcej. Wiecie, chcecie, a nie macie co. Ale coś wymyślę. Dam radę. Mam fazę straszną na uczenie się języków obcych. Teraz uczę się od prawie miesiąca hiszpańskiego i dużo angielskiego, ale angielski to już wcześniej.
I miałam taki pomysł, żeby, wiecie co to jest Omegle, nie? I porozmawiać sobie z ludźmi tam po angielsku, bo wiecie, no nic nie rozwija języka tak jak po prostu rozmowa. Bo wiecie, jak się uczycie, tylko kładziecie wiedzę do głowy, to nauczycie się, ale tak, żeby praktykować, to bez praktyki to tak ciężko trochę. Też dużo można podłapać po prostu od innych, też z wymową. Tak samo jak wiecie, uczycie się na teorię, na prawo jazdy, no ale w praktyce zawsze inaczej to wychodzi, nie? No, jak się uczycie z obrazków, a w prawdziwym życiu to jest w ogóle dwie inne rzeczy. Teraz ostatni filmik, jak to nagrywam, no dodałam... No, sprawdzę nawet, mam tu laptopa akurat. No, ale chyba 2 dni temu. Tak, 2 dni temu. Kto z was oglądał mecz finałowy? Ja chyba nigdy się tak nie stresowałam, ja bardzo chciałam, żeby Argentyna wygrała. No i się tak stało w sumie, więc fajnie. Ale to, co tam się działo 2-0, a potem Kilian w minutę czy tam dwie, 2 gole, mocne to było fest. Ale jaki niezadowolony potem, w sumie się nie dziwię, nie? Jest dobrym piłkarzem, ale powinien się nauczyć trochę więcej pokory, o może w ten sposób. I ta przegrana myślę, że mu w tym pomoże. Ale piłkarzem jest bardzo dobrym, to nie ma co mu odbierać. No jednym z najlepszych w sumie. Może zrobię live'a na TikToku. Ostatnio w jakimś tam filmie mówiłam, że chciałabym zrobić live'y. Też się naoglądałam dużo live'ów, też bym w sumie zrobiła, czemu nie. A jutro jeszcze z takich ciekawszych rzeczy idę do mojej przyjaciółki na obserwację, jako obserwator na jazdy na 3 godziny, więc to jest akurat spoko. Z obserwacji też można, byłam 2 razy. Dużo idzie się nauczyć, wywnioskować. Zresztą nie wyłączyłam nagrywania, mnie zaczął palić. Oglądam sobie Emma Chamberlain. O Jezu, pamiętam jak ktoś mi napisał w komentarzu, że jestem polską Emma Chamberlain i byłam trochę w szoku. To był najlepszy komplement, jeden z lepszych. Emma Chamberlain po roku w Rosji, albo po 5 latach. Ale miło, thanks. Jak chcecie się nauczyć angielskiego, albo po prostu innych języków, to oglądajcie też dużo rozmowa, słówka i dużo oglądajcie sobie po prostu filmów w tym języku. Jak nie rozumiecie jakiegoś słówka, to od razu tłumaczcie i zapisujcie. On my nightstand? Yes. Because we all know that I'm already at a dangerous... Ej! Teraz mi się przypomniało, jak ona to powiedziała, że pije kawę. Że ja też wczoraj piłam kawę jako ostatnią rzecz wczoraj. Mrożoną. Czy to od niej się tak ze mną podziało? Znam dużo osób, które właśnie nie mogą laktozy. I właśnie reagują w podobny sposób, że bardzo ich boli brzuch. Ja nigdy nie miałam tak. Czy to się teraz zaczyna era... Lactose free. Ej, ale faktycznie, what the fuck? Ale mam mindfucka teraz. Take a nap. Yes. Jak sobie pomyślę, jak kiedyś zaczynałam nagrywać pierwszy raz, nie? To miałam taką presję, że o kurde, muszę cały czas coś mówić, nie? A teraz... Teraz tak miałam. In 30 minutes I'll be doing a haul. It will be a this vital proteins, collagen peptide. O, kiedyś chciałam sobie też kupić odżywkę białkową. O shit. No, to wracając do odżywki białkowej. No, kiedyś chciałam sobie kupić, ale jakoś do tego nie doszło potem. Nie wiem czemu. Wczoraj robiłam trening, dzisiaj też chciałam, ale wolę nie ryzykować. Mam odsłonięte okno, nie? I naprzeciwko mnie jest szereg domów i w jednym z nich mieszka starsza kobieta, która też ma uchylone okno i niezasłonięte zasłony. Jakby widzimy się, nie? Wzajemnie, ona widzi mnie i ja widzę ją dobrze i ona teraz na mnie patrzy ciągle i to jest trochę takie... Idę po herbatę. Może przestanę się patrzeć, jak wezmę herbatę. Nie przestała. It's just good for some biker shorts. They make my favorite biker shorts. Then I ordered... Z dobrych informacji odwołali mi jutro matematykę. Dwie matematyki. Ej, zrobię dzisiaj trening, jak teraz tak myślę. Wziąłem sobie taki krem z apteki na przebarwienia. Bo wiecie, jak wam się nie zagoi dobrze, to wam zostają takie ślady, nie? I Jezu, jakieś miałam tak piękną cerę, nie wiem co się stało. Też nie ma tragedii, ale te ślady mnie najbardziej denerwują. Jak coś wyskakuje, to szybko to się goi. Ale najgorsze są te ślady, pozostałości po tym. Ten krem kosztuje 25 zł chyba, 23, już nie pamiętam. Ale w aptece bez recepty, on się nazywa Acniderm. Polecam, bo działa, ale nie od razu. Trzeba chwilę stosować. Krem przeciwtrądzikowy, wybielający do codziennej pielęgnacji skóry trądzikowej z tendencją do przebarwienia. On jest takim kwasem azeleinowym i on właśnie dobrze działa na przebarwienia. Tylko kwasy mają to do siebie, że one działają dopiero po jakimś czasie stosowania, nie tak od razu. No, czytałam trochę tam. Trochę czytałam.
Jutro mam jazdy, w sensie nie jazdy, tylko jestem obserwatorem na 11, więc fajnie, cieszę się. Nienawidzę wstawać wcześniej rano, nienawidzę. Ale 11 to spoko godzina akurat, więc... Ale jak miałam jazdy tam na tą 6, jak już kiedyś tam opowiadałam, to była tragedia. Ale wiecie, no jak trzeba, to trzeba, no nie ma wyjścia. Nie wiem, czemu tak czułam, że miałam wam coś powiedzieć, ale już chyba zapomniałam. Chwalę się. Mój status społeczny właśnie wzrosnął. Inflacja mnie nie dopada. Oryginalna Coca-Cola litrowa. Teraz to jest trochę flex, że wiecie, nie kupujecie żadnej polokokty. Chociaż polokokta to moja ulubiona podróbka coli. Jesteście team Pepsi czy cola? Ja team cola zdecydowanie. Nie wiem, jakoś tak po prostu bardziej mi siedzi. Muszę to odplątać. To jest od toaletki światło. Takie lampki jakby. Kiedyś zrobiłam live'a na Instagramie, ale to był raz i trwał z 3 minuty. Potem raz na TikToku, ale to było takie próbne, żeby wiecie, po prostu sprawdzić, jak się go wyłącza w razie czego. I on trwał dosłownie z 6 sekund. No, więc taka jest moja przygoda z live'ami w sumie. No, nie ma tragedii, no. Jaśniej, ciemniej. To jest zmiana koloru. To ciepło jest chyba najlepsze. Przed chwilą tak zaczęłam żałować, że zrobiłam tego live'a. W ogóle zrobiłam live'a. Jej. I nie mogłam włączyć aparatu, bo tam była opcja, że zrób live przez Live Studio, TikTok Studio, albo przez aparat w telefonie. Wzięłam aparat w telefonie, bo tam to było dziwne. Nie mogłam włączyć aparatu przez jakiś czas, ale jestem. Fajnie było w sumie. Trwało 12 minut, ale i tak fajnie. Przewinęło się 456 osób.